Siema, w końcu kibice i działacze w Grudziądzu mogą odetchnąć. Skończyła się bowiem saga z Wadimem Tarasenko w roli głównej. Niedawno Wadim otrzymał polskie obywatelstwo, to jednak wcale nie oznaczało, że od razu zobaczymy go na torze w roli zawodnika gołębi. Ponieważ przepis, który został wprowadzony w 2020 roku, nakazuje zawodnikowi, który zmienia obywatelstwo, na dwuroczną karencję. Jak to w naszym żużlu bywa, okazało się, że ten przepis może być niezgodny z konstytucją RP. Sam prezes PZMOT, Michał Sikora, podziękował Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że ten zwrócił uwagę na szerszy punkt widzenia tej sprawy niż tylko z samego sportu żużlowego. O, no to super, szkoda, że nikt nie pomyślał o tym 3 lata temu. Teraz Wadim dostał zielone światło. Słowami prezesa: jeśli Wadim Tarasenko uzyska polską licencję, to będzie traktowany jako polski zawodnik z polską licencją. Moim zdaniem przepis musi być, tylko zgodny z literą prawa, bo po fejkowym ślubie Gleba i jego obywatelstwa już takich sytuacji nie chcemy oglądać. Co wy o tym sądzicie? Ja się cieszę, że Wadim pojedzie od początku sezonu. Piszcie w komentarzach, strzała!